Zastanawia mnie ludzki świat emocji. Nie tak dawno ludzie dokonali daleko idących zmian. Otóż podzielili emocje na dwa rodzaje. Emocje, które można obrażać i emocje, których nie można obrażać. Oczywiście te emocje, które możemy obrażać, są to rzeczy nieważne, bowiem wyświechtane, małomodne. Jakie one są? No, miłość, strach, przywiązanie, przyjaźń. Tego wszystkiego nadal nie musimy się obawiać, możemy to spokojnie, całą gębą obrażać. Natomiast, jako że weszliśmy już w XXI wiek, dokonaliśmy czegoś bardzo nowoczesnego. Otóż ustaliliśmy, iż istnieją emocje, których nie można obrażać i najlepiej, jeśli się nie umie w odpowiedni sposób o nich mówić, nie należy o nich mówić wcale. Owe emocje, których nie należy obrażać za żadną cenę, są to emocje religijne. Jeśli ktokolwiek obrazi taką emocję, może trafić nawet za kratki. Jest to o tyle zastanawiające, że, co jeszcze nie zostało rozwiązane i być może nikt tego nie zauważył, religie obrażają się nawzajem. Co z tym zrobić? Nie jestem prawnikiem, aby rozwiązać ten palący problem, dlatego chciałbym tylko zwrócić uwagę na pewne fakty. Zacznijmy od czegoś bardzo egzotycznego. Otóż hinduizm, którego raczej w Polsce nie używamy, więc troszeczkę tak delikatnie, leciutko możemy go sobie poobrażać, do czasu oczywiście, hinduizm uważa, że buddyzm jest jakąś jego nędzną karykaturą. Budda jest awatarem jednego z indyjskich bogów, Wisznu, który sprowadził braminów na manowce. No z pewnością jest to obrażanie uczuć buddystów. Jakby nie patrzeć, co z tym zrobić? Obrazić hinduizm czy buddyzm? Może po prostu ustalać prawo tylko w obecności hinduisty albo buddysty. A kiedy są obaj razem w tej samej sali, najlepiej uciec, przenieść sąd w inne miejsce, albo stwierdzić, że ich po prostu w Polsce nie ma. No właśnie jesteśmy w tej cudownej, komfortowej sytuacji. Oczywiście buddyści, no to bardzo miła religia, każdy o tym wie, że to jest no, coś wspaniałego, ale no w jakimś sensie buddyzm, uważając, że wszystko jest tylko iluzją, obraża być może inne religie, prawda? No bo skoro wszystko jest iluzją, to być może chrześcijaństwo, islam, zoroastrianizm, wudu nawet są iluzją? Czy to nie jest obraźliwe? A jednak widziałem nie tak dawno w sieci polską stronę buddyjską. Nikt jej nie zamknął. Chociaż jakby się tak czytać, to przecież mamy tutaj potężne obelgi pod kątem wszystkich innych istniejących religii, które są tylko złudzeniem. No, na pocieszenie niektórzy buddyści zen mówią, że i ich wiara jest w jakimś sensie złudzeniem, ale nadal są buddystami. Coś tutaj jest nie tak. Ha, na szczęście tak zwane religie mojżeszowe, no, skoro są nasze, skoro są polskie, europejskie, z pewnością nikogo nie obrażają. No, najbardziej znaną, popularną, powszechną religią jest oczywiście chrześcijaństwo, które oczywiście nikogo nie obraża, bowiem absolutnie nie zwraca uwagi na narodowość osób, które zabiły Boga. I oczywiście nigdy, przenigdy to nie zostało wykorzystane, a nawet jeśli zostało, to jestem przekonany, że już dawno te nawołujące do rasizmu, to pal 6, bo to w końcu nie są uczucia religijne, ale do nielubienia wyznawców innej religii. Słyszeliście może o takim słowie jak faryzeusz? Prawda? Ono się wiąże jakby z jakąś inną religią. I kiedyś, chyba dawno, dawno temu, o tych ludziach było napisane źle w księdze religii tutejszej, chrześcijaństwa. Ale skoro już weszła ta ustawa, nie czytałem od tego czasu Biblii, ale mogę zgadywać, że z pewnością tych złych faryzeuszów, kłamliwych, z tej Biblii na bazie ustawy wykreślono. Mówicie, że nie wykreślono. Czyżbyśmy i my, cywilizowani Europejczycy, mieli ten sam problem, co Azjaci? Może to zabrzmiało obraźliwie, ale w końcu to nie chodzi o religię, więc możemy sobie pozwolić na takie porównania. No dobrze, ale czy jest ktoś, kto obraża z kolei chrześcijaństwo?
Czy znacie taką religię, która mówi, że Jezus nie był Bogiem i że jest to herezja, że był tylko pomniejszym prorokiem, po którym przyszedł dopiero właściwy prorok? Myślicie, że to sobie wymyśliłem, że widziałem serial w telewizji? Nie, 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 istnieje taka religia. Ta religia nazywa się islam. Czyli pomimo tego, że jesteśmy tutaj w takim cywilizowanym miejscu, które sformułowało prawo różnicujące ludzkie uczucia na te zwykłe, które możemy obrażać, i na te niezwykłe, których nie możemy obrażać, które musimy szanować, nawet gdybyśmy bardzo, bardzo, bardzo nie chcieli szanować, musimy je szanować. No więc nawet pomimo tego czuć tu jakieś zgrzyty. Jak to może być? No posłuchajmy sami. Chrześcijanie obrażają Żydów. Przynajmniej w swoim głównym świętym tekście. Później zapewne zaczęli wszystkich przepraszać, chociaż może stało się też inaczej. A z kolei muzułmanie obrażają chrześcijan i Żydów. Więc co zrobić? Kogo zamknąć? Muzułmanina za obrażanie chrześcijanina swoją świętą księgą, czy też chrześcijanina za obrażanie muzułmanina swoją świętą księgą? Oczywiście nie muszę mówić, że zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie obrażają Żydów. Jest to problem. Na szczęście prawodawcy wybrnęli z tego problemu w bardzo piękny sposób. Otóż, jeśli jest się religijnym, można obrażać każdego, zawsze, o każdej porze dnia i roku, nawet inną osobą religijną. Chyba, że jest się w jakiejś heretyckiej mniejszości. No ale to już o to trzeba się postarać, żeby nie być w heretyckiej mniejszości, albo żeby ta mniejszość miała jakąś inną nazwę. No są na to różne sposoby. Ale w końcu prawo musi działać. Zatem jesteśmy my, ateiści, którzy, gdy obrazimy jakąś religię, wreszcie sprawiamy, że prawo działa. Otóż, o ile chrześcijanin może obrażać Żyda, muzułmanin może obrażać chrześcijanina, my za obrażanie uczuć religijnych tychże ludzi natychmiast możemy wylądować przed sądem. Zatem możemy być z siebie dumni i możemy być dumni z prawa, bowiem doszło do pewnej symbiozy. Dzięki nam prawo istnieje i prawo istnieje tylko i wyłącznie dla nas.